Mężczyzna powiedział głośno. Wybacz mi, kochana, ale mam pilne spotkanie i muszę już iść. Ucałował ją czule i odszedł. Niewiasta posłała mu przez okno dyskretnego całusa i pomachała chusteczką. Rozległ się gwizd i pociąg zwolna ruszył. W tej właśnie chwili, pomimo krzyków pracowników kolei, drzwi się otwarły i do naszego przedziału wskoczył jakiś człowiek. Moja towarzyszka, która stała jeszcze, bowiem układała swoje bagaże na półeczce, wydała okrzyk przerażenia i opadła na ławkę. Nie jestem tchórzem, trudno mi to zarzucić, lecz przyznam, że takie wtargnięcie w ostatniej chwili zawsze jest czymś niemiłym. Bywa dwuznaczne, jakby nienaturalne. Zazwyczaj odbywa się z określonej przyczyny, bowiem w przeciwnym wypadku wszystko odbyłoby się przecież w normalny sposób. Wygląd nowo przybyłego, jego sposób bycia raczej łagodził złe wrażenie wywołane nagłym wtargnięciem. Odziany był porządnie, niemal elegancko. Miał krawat w dobrym guście, czyste rękawiczki, przede wszystkim twarz emanującą energią. Ale właśnie, właśnie, skąd ja do diabła znałem tę twarz? Bowiem co do tego, że gdzieś już ją widziałem, nie miałem najmniejszych wątpliwości. A ściślej mówiąc, odnajdywałem w zakamarkach mojej pamięci rodzaj wspomnienia, jakie pozostawia wielokrotnie widywany portret, choć nigdy nie widziano oryginału. Jednocześnie czułem, że nie ma co wysilać umysłu, bo wspomnienie owo było zbyt niewyraźne i ulotne. Gdy jednak znów skierowałem mą uwagę na damę, ku memu zdziwieniu dostrzegłem, że pobladła i jest wielce wzburzona. Spoglądała na swego sąsiada. Siedzieli po tej samej stronie, z wyrazem prawdziwego przerażenia na twarzy. Ujrzałem, jak przysuwa drżącą rękę do małej torebki podróżnej, stojącej na ławce w odległości 20 centymetrów od jej kolan. Chwyciła ją wreszcie i nerwowym ruchem przyciągnęła do siebie. Nasze spojrzenia spotkały się i odczytałem w jej oczach tak głęboki przestrach, że nie mogłem powstrzymać się, by nie zapytać. Czy pani źle się czuje, madam? Może otworzyć okno? Nic nie odpowiadając, wskazała mi zalęknionym gestem przybysza. Uśmiechnąłem się tak jak przedtem jej mąż, wzruszyłem ramionami, starałem się dać do zrozumienia, iż nie ma się czego obawiać, że może na mnie liczyć, a poza tym ten pan wydaje się całkiem niegroźny. Ten pan odwrócił się wtedy w naszą stronę, przyjrzał się nam kolejno bardzo dokładnie, a potem wcisnął się w swój kąt, nie poruszając się więcej. Przez chwilę panowało milczenie, ale wkrótce niewiasta jakby zebrała całą swą energię, by dokonać desperackiego czynu i odezwała się do mnie ledwo słyszalnym głosem. Czy pan wie, że on jest w naszym pociągu? Kto taki? No ależ on zapewnia pana. On, czyli kto? Arsène Lupin. Nie spuszczała oczu z naszego towarzysza podróży i to raczej do niego niż do mnie skierowała te słowa. Nieznajomy opuścił kapelusz na oczy. Czy chciał w ten sposób ukryć pomieszanie, czy też po prostu zamierzał uciąć sobie drzemkę? Maurice Leblanc w 1905 roku opublikował pierwszą historię opowiadającą o przygodach Arsène Lupin. Trafił w dziesiątkę. Arsène bardzo szybko stał się jednym z najpopularniejszych fikcyjnych bohaterów literackich. Ten dżentelmen włamywacz o zdolnościach detektywistycznych mistrzowsko kradnie i mistrzowsko uwodzi. Nie ma kobiety, która potrafiłaby mu się oprzeć. Nie ma szyfru do sejfu, którego by nie złamał. Okrada złych, nieuczciwych, bogatych, a broni słabych i pokrzywdzonych. Karząca dłoń sprawiedliwości w jedwabnych rękawiczkach. Oto on. Doskonałe połączenie przeciwieństw. Patriota, gdy jego kraj znajdzie się w potrzebie. Na co dzień anarchista, który kpi z policji, żyje jak arystokrata. Umysł bystry i niezależny. Arsène Lupin znów powraca. Zapraszam serdecznie już od poziomu mgła.